To był pomysł Politechniki Lubelskiej i Przedsiębiorstwa Komunikacji MPK Lublin. Tutaj było wiele, wiele różnych rozmów pomiędzy MPK, Politechniką, Ursusem. No i nagle wpadł pomysł, zróbmy coś, co zastąpi część baterii litowo-jonowych w pojeździe elektrycznym. No i powstał pomysł, zróbmy zasobnik energii ciepła lub chłodu. No i takie zlecenie akurat ja dostałem. 4 miesiące ciężkiej pracy, po 10, po 12 godzin, zespół około 5-6 osobowy, no, 14 koncepcji, z tego powstała jedna i powstało urządzenie, które faktycznie przewyższa możliwościami gromadzenia energii baterii litowo-jonowej. Rozdziela układ klimatyzacji od układu, który zasila główny silnik elektryczny. Jeżeli kierowca się zastanawia, włączę sobie teraz klimatyzację i czy dojadę, czy nie dojadę. No i to rozwiązuje taki problem, że rozdzielamy, mamy jeden system odpowiedzialny za klimatyzowanie pasażera i drugi system za zasilanie głównego silnika pojazdu i odpowiadający, jak daleko dojedziemy. Także to jest pierwszy problem. I drugi problem to to, że możemy wyeliminować około 30% drogich awaryjnych baterii litowo-jonowych na rzecz takiego zasobnika, którego trwałość jest 100 tysięcy cykli lub więcej i wtedy go instalujemy go raz na całe życie samochodu i o nim tak na dobrą sprawę zapominamy. To wykorzystuje możliwość gromadzenia ciepła lub chłodu w specjalnej związku chemicznym. Niekoniecznie to musi być związek chemiczny, może to też woda być. I to wykorzystuje tak zwane przejście fazowe, czyli zmianę ze stanu płynnego do stałego. I jeżeli zmienia stan skupienia, ten na przykład ta chemia, powoduje to, że jest w stanie zgromadzić dosyć dużo energii lub dosyć dużo energii potrzebujemy do rozpuszczenia potem tego związku, czyli zamiany znowu ze stałego w ciekłe. Także idea wykorzystuje proces fizyczny zamrażania. W tym momencie znajdujemy się obok instalacji, która służy do badania takich zasobników chłodu, jak jest tu. To jest zasobnik chłodu duży, stacjonarny, który jest też wykorzystywany do ogrzewania lub chłodzenia dużych budynków użyteczności publicznej. Dlatego ten zasobnik jest duży i on zawiera takie specjalne wkłady wypełnione odpowiednią chemią, które one tutaj są złożone. I te wkłady podczas zamarzania zmieniają stan skupienia, gromadzą energię. Oczywiście taki zasobnik chłodu musi być zasilany ze stacji i ta stacja jest za mną. Stacja sprawdza graniczne możliwości tego zasobnika ciepła lub chłodu. To urządzenie w formie przewidzianym do pojazdu jest, no powiedzmy, dużo, dużo mniejsze, jest skompresowane. Nie zawiera tych czujników pomiarowych i całego tego sprzętu badawczego. Te rury to jest obwód hydrauliczny, który ten obwód hydrauliczny transportuje nam schłodzony glikol, na przykład glikol i ten glikol albo dostarcza chłód, jeżeli jest bardzo wychłodzony i odbiera energię od zasobników chłodu, lub ten glikol jest bardzo nagrzany i wtedy dostarcza ciepło do naszych zasobników chłodu. Także to jest rozdzielony obieg, mamy jedną instalację hydrauliczną, która transportuje ciepło lub chłód pomiędzy zasobnikiem a stacją, a w stacji jest specjalny system sprężarek, układów skraplania i tu już pracuje czynnik chłodniczy. Czynnik chłodniczy, powiedzmy typowy, taki stosowany jest w instalacjach chłodniczych. Dostaliśmy dwa medale, srebrny od organizatorów wystawy w tej konkurencji Automotive i złoty od Urzędu Patentowego Portugalii. To była 49. wystawa ogólnoświatowa wynalazków. To urządzenie normalnie jest mieszane przy pomocy pneumatyki, ale faktycznie badamy tutaj wpływ mieszania takiego zasobnika na jego możliwości, jeżeli chodzi na przykład o zamarzanie i sposób. Ta instalacja ma zastosowanie też w budynkach. Chcemy to zastosować w budynkach użyteczności publicznej lub na przykład w małych domkach jednorodzinnych z dwojakiego powodu. Pierwszy powód to jest taki, że często mamy dwutaryfowe zasilanie, czyli w nocy tańsza jest energia, w dzień droższa. Dlatego nasze zasobniki chłodu możemy ładować sobie w nocy. Ponadto sprawność klimatyzacji jest dużo wyższa, kiedy jest chłodniej, a chłodniej jest w nocy, także mamy dwojaki zysk. Ten rodzaj klimatyzacji z takim zasobnikiem wychodzi na to, że jest tańszy w eksploatacji. Plany są następujące. Zbudować teraz mamy trzy różne zasobniki, opracować różnych gabarytów, różnych wymiarów do jazdów komunikacji miejskiej. Ponadto chcemy rozbudować możliwość tego zasobnika i sprawdzić, jak się zachowuje przy innych rodzajach zastosowanej chemii, ponieważ tutaj no, wachlarz możliwości jest dosyć duży i rodzaj zastosowanej chemii zależy od aplikacji, gdzie ją stosujemy.
Jest teraz plan zainstalowania całej instalacji w nowym laboratorium, żeby to była po prostu stała instalacja w laboratorium na terenie, żeby pracowało jako system ogrzewania i chłodzenia i żeby sobie zbierał dane przez cały rok i za rok, żeby nam powiedział, ile zaoszczędziłeś energii w porównaniu do laboratorium, które jest obok, pracuje z takimi samymi parametrami, a korzysta z zwykłej na przykład klimatyzacji. Na świecie jest tak, że funkcjonują na świecie różne instalacje, podobne lub troszeczkę inne, tylko że jeszcze nikt nie zaproponował, żeby to użyć w samochodzie, zastosować w samochodzie elektrycznym, to jest po pierwsze. No po drugie, w zależności jak tą instalację zbudujemy, jakie komponenty użyjemy, mamy inne własności, inne możliwości, że tak powiem, użytkowe. Także no nie ma identycznej, można powiedzieć, instalacji. Są instalacje faktycznie podobne, no ale kombinacje rodzaju użytej chemii lub sposobu wytwarzania ciepła, chłodu jest dosyć dużo. Ale oczywiście, nikt tego w pojazdach jeszcze nie zaproponował.